Rozdział czwarty Drugie prawo szczęścia. Słuchaj swojej intuicji. Szczęściarze podejmują trafne decyzje, słuchając swojej intuicji i przeczuć. Marlin, 26-letnia przedstawicielka handlowa, była typowym pechowcem, jakich wielu wzięło udział w moich badaniach. Pech prześladował ją w wielu różnych sferach życia, najbardziej jednak dotykał jej życia miłosnego. Swojego pierwszego chłopaka, Scotta, poznała pracując w barze w Hiszpanii. Scott miał 19 lat i właśnie przyjechał z Anglii na dwutygodniowe wakacje. Pierwszego wieczoru wszedł do baru, w którym pracowała Merlin. Zaczęli rozmawiać. Dobrze się czuli w swoim towarzystwie i przez dwa tygodnie często się widywali. Kiedy wakacje Scotta dobiegły końca, powiedział Merlin, że się w niej zakochał i chce przyjechać do Hiszpanii, żeby z nią być. Kilka tygodni później przyjechał ze swoimi rzeczami i zamieszkał z nią. Merlin była przekonana, że spotkała idealnego partnera. Z początku wszystko szło dobrze i wyglądało jak romans z bajki, ale po kilku miesiącach idylla się skończyła. Scott zaczął źle traktować Merlin. Zrobił się samolubny, arogancki, obrażał ją. Merlin sądziła, że Scott źle się czuje tak daleko od domu i stąd biorą się ich problemy. Zaproponowała, aby wrócili do Anglii. Po kilku miesiącach polecieli do Londynu. Merlin miała nadzieję, że to naprawi ich związek. Niestety. Było jeszcze gorzej. Scott wciąż traktował ją fatalnie. I sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. W końcu Merlin zerwała z nim, kiedy odkryła, że spotyka się z innymi kobietami. Wkrótce potem poznała Johna. Nowy związek zaczął się bardzo